Nie wiem. No dobrze, moi drodzy, zaczynamy sobie kolejny odcinek z Baldur's Gate 3. I tak się zastanawiamy teraz. Zastanawiamy, bo mogę podejrzeć na poprzednim odcinku. Dodali ikonkę ograniczona widoczność, ale widać ją tylko, kiedy jesteśmy w ukryciu. No ładnie teraz pokazuje. Czy jesteśmy w cieniu, półcieniu, czy światełku. Wydaje mi się, że nie było elegancko. Tej ikonki. Mi się wydaje, że nie było. Bo zwróciłam na nią uwagę właśnie dzisiaj, jak odpaliłam, więc... Może jakoś specjalnie często się nie skradam, ale bonus to powinien wiedzieć, bo on jest taki cichociemniak. Pewnie. Oczywiście. No, to zaczynamy. Wierć tę dziurę. Palić. No on teraz tak. Zero reakcji. I co my możemy z nim zrobić? Czy ktoś... Spróbuj w ogóle się zakraść na razie tylko od przodu? Od przodu tyłu. To go zobaczy. Nie, od tyłu. A w ogóle on dookoła się ma takie pole, nie? Ma, ale pytanie... Ciekawe, co na nim hoduje. Może ziemniaki? Czy jak ruszy coś w tym polu... Poczekaj. Trochę. Aha, tu nic, tu można brać. Badam go. Alkohol? Upiłeś się? Okej. Napiłeś się. To jest konstrukt, strażnik wiary. Ma odwet, zrewanżuj się następnemu przeciwnikowi, który cię zaatakuje. Ma też strażnik wiary. Ostatnie notatki mnicha Kalipso wysyłam ci do przeczytania. Okej, czytam. Ma też. Może będzie coś o tym napisane. Gdy istota wejdzie w zasięg twojego ataku, możesz w nią uderzyć i jeszcze ma trwałe uzbrojenie. Stworzenia nie można zabić. Nie, rozbroić, sorry. Do znalazcy tego dziennika należy on do brata Uelana, nowicjusza w kulcie Latandera, który opisał w nim dla potomności najazd Gitianki na klasztor Jutrzenki. Gitianki przypuścili atak o świcie. Kilgorku z nas udało się zabarykadować w komnacie i przywołać strażnika wiary, żeby nas chronili, a przynajmniej dał nam czas, by zastanowić się, jak wybrnąć z tych opałów. Na razie nie mamy żadnego pomysłu, ale nie traćmy wiary. Latander wspomoże nas w potrzebie. Wygląda na to, że Gitianki się wycofali. Chwała niech będzie panu poranka. Od pewnego czasu nie dobijają się już do drzwi, lecz nie sposób powiedzieć, czy całkowicie zrezygnowali z ataku. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Wiedziałem, że to zbyt piękne, by mogło być prawdą. Gitianki wdarły się do komnaty oknem. Na szczęście strażnik wiary poradził sobie z nimi, ale nie mam wątpliwości, że po nich przyjdą kolejni. Niemniej rozbite okno podsuwa mi pewien pomysł ucieczki. Wciąż jesteśmy uwięzieni. Przed chwilą słyszałem ryk. Obawiam się, że to mógł być smok. Jeśli tak, reszta dziennika została spalona. Czy chcecie mi powiedzieć, że wpadł tu smok, a ten tu nadal stoi? Ten strażnik wiary? Nie, no Gitianki przez okno wpadły. No i tak, i dalej ten... I dalej strażnik tu stoi? Smok nawet, no nie ten? No weź. Bijemy. A co, chcemy kupić? Czy nie chcemy? Mhm. Nie chcemy kupić. A weź spróbuj tego szkieleta tam dziabnąć u niego, bo ja jestem ciekawa, czy można to... Czy on to zauważy? No tych nie wolno, co są obok niego, bo to jest kradzież. No dobra, ale jego pole widzenia sięga tu i tu. W tym jak dziabniesz sobie tu jakiegoś misia, to zauważy? Zauważy. Ale co? Jesteś w walce? Tak. Trzynaście. Jestem w walce. Lejzel.
moja droga. Jej, jak on bije mocno. I to by było na tyle. Same kości. Dostaliśmy z niego jak? No leży jakiś topór. Leży jakiś. Gdzie jest exp za niego? On zniknął. On nie zginął, tylko zniknął. 7-16. Fajny, ale taki się nie opłacał. To na te levele jakbyśmy szli dopiero do tego, a my już byliśmy pod mrok, przyszliśmy. Już byliśmy w drodze na wiadomo gdzie. Okej, nie masz czasu na pogaduszki, no to idziemy dalej zwiedzać. Ubadamy sobie. Tu pewnie można, tak, ewidentnie tu można spać. Ja jeszcze widziałam... Co to było? Mam otwierała szumczy. Wężyny z łóżka wyciąga. O, tam jeszcze można było zejść. Kurczę, i taką lokację można by było w ogóle ominąć, nie? Bo nie poszedłeś tą drogą i... No. Właśnie. Ty gitianką chodzisz, a nie swoje? Tak. Jak się wpakuje w tarapatę, to gitianką. Uuu, tu można... Tam muszę ciekawego znalazłeś. Okej. Okay. Się nie odzywa, zobacz jaki. Aha, bo ja miałem zmutowany mikrofon. Najlepsze to jest to, że te drzwi otworzyłem, a jak zaznaczyłem, żeby poszedł za te drzwi, to i tak dookoła pobiegła postać, nie? Więc... Warto. Są jakieś drzwi... Co ona powiedziała? Utrute rządu. Nie, to ceremonialny miecz długi. Taki fajny coś, nawet. Moja się zapytała, czy ktoś tu płacze, czy coś takiego? No, mój też. Dawn Master Stockhold. Mistrz Witu. Dawn Master Welkin Glory. O, stary klucz biorę. Dawn Master Seed. Dawn Master Seed. Księga gości opactwa jutrzenki. Kto był gościem? Dawn Master Stockhold. A to oni publiczna tu są pokazani. Księga gości z licznymi odręcznymi wpisami pielgrzymów odwiedzających klasztor. Mój dom tonie w ciemności, tak jak moja dusza. Modlę się, byś przyniósł mi światło. Doroczna pielgrzymka w miesiącu Kytorn. Dobrze znów ujrzeć twój posąg, panie. Nigdy wcześniej nie byłam tu osobiście. Witraże są nadzwyczajne, a na pewno polecę znajomym. Mnisi są przyjaźnie nastawieni. Niedługo znów odwiedzę to miejsce. To wielki zaszczyt dla mnie, jako kowala, by móc ujrzeć 4 ceremonialne bronie samych mistrzów świtu. Nie modlę się wprawdzie do Latandera, ale polecam wizytę każdemu, kto para się tym fachem. Poziom obróbki metalu jest zdumiewający. Tu był gold w skrzyni i są drzwi jakieś do otwarcia. Żelazna brama na górze. No jakiś dobra. Klucz zebrałem. Poczekajcie. Otworzenia, tak. Czekam. Czekajcie, bo tutaj, zobaczcie, mamy tych 4 i tutaj są na ozdobnych panelach widnieją wizerunki prominentnych przeorów klasztoru. I tu mi nie zagrała religia. Kto ma tam religię sporo? Bonus pewnie. Ja jestem bardzo religijny. O Jezu, tak mocno. O, mi się udało. Nie dać. Co ci się udało? Tak dużym latanderskim klasztorom zazwyczaj przewodzili mistrzowie świtu, powszechnie poważani członkowie kleru i mam do wyboru opcję. Co mam wybrać? Co byście chcieli najpierw zobaczyć, usłyszeć? No
po kolei. Nie są wszyscy tacy sami? Nie, a nie. Weź zbadaj rozbite okno witrażowe. Don't Master Vasaid wielding the rest of the inscription and picture has shattered away. On pewnie tam miał, nie wiem, jakiś gral. Dawaj wszystko. Mistrz. Po kolei. The reconsecration of the monastery. Even song before the zenith day celebrated. Dawnmaster welking glory beckons forth the rising sun in Lathander's name. Czy to będzie jakaś zagadka? Czy to nie są te, jak się nazywa, kierunki świata? Północ, nie, poczekajcie. Są. Te miecze. Nie, nie są, bonus. Ceremonialny miecz długi. Skąd ja go podniosłam? Stąd. Czekajcie. To, że trzeba położyć tutaj. Chyba ta. Widzisz? Czekajcie. I co ja podniosłam? No to macie, skąd ukradliście? No to tu leżało akurat i dawało znać. Co tu powinnam położyć? Pytanie jeszcze, czy jak położyć źle? Młot. Ja ci wysłałem młot chyba, albo do Lazel. Długi miecz. I młot, tak? Młot dwuręczny. Ten młot tutaj? No to nie jest ten chyba. Co? Co ona zrobiła? A to nie jest ceremonialne. To musi być ceremonialne. A to chyba nie mamy jeszcze. A ten co trzyma? Ten... Ten tu? Dwuręczny gitianki. Tamten jeden to nie wiadomo, bo ma mieczyk, coś... Tu jest mieczyk. Ale tu młot pokazuje, no. Z prawej. Tu nie wiadomo. A ten ma co? Ten... ten nic no nie, wiem, nie ma. Nic nie, nie ma coś tam trzyma na... A, medalion. Medalion trzyma. Ten młot, ten miecz, czyli ten dobrze leży. Topór. Chodź, okay. Miał chodź topór. Muszę otworzyć drzwi. A, czyli ten miał topór. No dobra, co otworzyć? Może tam na górze są te rzeczy. Tam na górze... Bo ten topór, jak położyłam, to dostałam tym toporem. Widzieliście? Tak? No. A, tutaj jest kawałek tego witrażu, nie? Nie toporem, tylko... Młotem. Młotem. Jakby co to tu na zewnątrz ten wybity kawałek tak witrażu. Musi być ceremonialny chyba. A to jest zwój ożywienia za tą bramą. O. Gdzie wy przeszliście? Do góry. Na górze, tu przez okno i jest sąpnącza. No tędy. Tędy? Tak. I na lewo. I tymi pnączami. Tutaj? Co, tu jest tylko zwój? Okej. Gdzie ty poszłaś? Nie, myślałam, że przez to okno wyszliście. Aby nie, wyszliście no to dobre okno. Nie, jestem winnym. Tak? A no, faktycznie, no. Zwój ożywienia, jak coś. I to tyle tam było? No, nic więcej tam nie było. Okej. Słuchajcie, bo mi się wydaje, że... So that's progress. Tu się jeszcze gdzieś dało zejść. I byliśmy... Moving in. A, tu. No, tu? A to tak krzyczała tutaj. Ty krzyczała? Kto szczał? Krzyczała, chyba nie złapało. Krzyczała. Dobra. Krzyczała. No i mam jeszcze te drzwi, ale... Nie, tu musimy iść. Idę za tobą. Nie znaleźliście na pewno żadnego innego młota, ani nic? Tu jest ten, do nie, rozwalenia. Bonus na zwój wskrzeszenia mówił. No nic nie było więcej. O, uwaga, bicie, tu będzie ten. Rzeczy tu są oni. Zobacz, ilu ich tam jest wrogów.
wrogo nastawionych. Tam się nie bijemy. Tu są drzwi jakieś, oni na dole są. Tak? Nie wiem, o co chodzi. No, ale kropeczki pokazuje. Ale tutaj można rozwalić te. Czekajcie, zrobimy zapis, żeby nie było jakichś przykrych niespodzianek. I zbierzmy się w kubkę. Bonus już dewastuje, Wanda. Oczywiście. O, coś tu leży. Gdzie są te gitianki? Odparcie na lód. Ej, to jakiś lód. Odparłem. To przetrwania poraziło coś. Czy ktoś płacze? Moja cały czas mówi. Tak, tutaj ktoś krzyczy za drzwiami. Tak? Mhm. Złoty pierścień i złota. A to mi się podoba. Właśnie. Tą samą ideę miałem, nie? Już myślałam, że tu też jest przejście. Dobra, patrzcie, co tu się dzieje. Nie widzę. To są koboldy? To są koboldy. Tu jak ładnie, tu nikt nie był. A to jest kobold wynalazca. Za co HP? One wszystkie są upite. Bo tutaj można wejść do góry jeszcze. Halo, Poczekajcie. Gdzieś na dół. Do bitki, a tu jeszcze można wejść. Po pnączach. Dobra. No to może faktycznie może to jest dobry pomysł. Najpierw w górę zwiedzić, jak już jesteśmy u góry. Okej. Okay. Jest znowu trochę tego do łażenia. Widzę jakieś skrzynki tu chyba będą. Dobrze, znajdziemy. No właśnie. Medalion i... no. Medalion i co tam jeszcze zostało? Młot. I młot. Tu pnącza są. A to kto to? Pnącza. Dziecko tu wznął się jakieś. Tak? Luksusową skrzynię znalazłem. Dobra, idę tam na dół. Tu jest skrzynia. Orły tu są! Zaraz tam pójdę. Orły. Mam młotek. Jest młot bojowy, ceremonialny koło nich. Okej, to ja bym próbowała jeszcze tam do skrzyni się dostać, skoro tutaj mamy zadanie na orły. Gdzie jest skrzynia? Ja wiem, jak do nich się dostać. Ten. Dziennik mnicha w nowicjacie mam. Czemu ty masz 11 chapsów? Bo on dostał od tego... Bo tamten mnie zlał. A już się podleczę, już. Nie krzycz na mnie. Tu jest skrzynia, ale to chyba możliwe, że my dopiero... poczekaj. Tu jak patrzycie sobie w tę stronę... Tak. No to tam dojdziemy z tego. Tutaj od orłów. Tych... Tak, raczej. A jak nie, to ja mogę się tam tepnąć. Teraz tak, tędy można wejść. I można wskoczyć. No można. Tędy też. No. Tak ja się rozdzielę. Ty tam zbadałeś, coś tam jest? Idziemy zobaczyć. O, tabliczka Gideanki. Coś takiego znalazłem. Dobre. Gdzie tu masz? Wysyłam. Gideanki? No, do Lazel wysyłam. Użyj. Czytam, uwaga. Na kamiennym dysku wytrawiono runę Gideanki. Poniżej zamieszczono tłumaczenie w języku wspólnym. Położenie dogodne, blisko drogi, ale w odosobnieniu. Budynek wygląda na dobrze ufortyfikowany. Obrona minimalna, prawdopodobnie miejsce kultu religijnego. Przestrzeń pod dostatkiem. Dużo miejsca ukrytego pod ziemią. Przedostanie się niepostrzeżenie do ośrodka nie stanowiło problemu. Doskonałe miejsce na szkółkę sugeruje jak najszybciej zajęcie. Mlar Rihal. Okej. Okay. Czyli przyszpiegi sobie robili. Patrz, cwaniaków. Gdzie są te orły?
Tutaj, na górze. Okej. Okay. Yo, boys. A to tu już przyszukaliście? Ceremonialny młot bojowy. A, i sobie trzymają. No to dobra. Idę rozmawiać. Poczekaj. Poczekaj, bo nie wiadomo, jak to się potoczy. Kryształy tu leżą jakieś. Leżą, tego, ale... Tego. Ja bym się ustawiła lepiej, wiesz? A czemu tutaj? Lejzer. Blokujesz lianę, Kalipso. A jeszcze tylko, jak, no, jak się ustawiacie, to jeszcze wam coś przeczytam, dobra? Z tego pamiętnika. Krążą pogłoski, że w okolicy widziano Gidianki. Wewnętrzny krąg mistrzów świtu sądzi, że nic nie wiemy, ale wszystko rozmawiają, ale wszyscy rozmawiają tylko o tym. Czego oni chcą? Czyżby chcieli zdobyć krew? Jak w ogóle mogli się o niej dowiedzieć? Jeśli o mnie chodzi, to jestem podekscytowany. Gdyby Gidianki naprawdę zaatakowali, jest szansa, że użyjemy na lancy. Ujrzeć światło samego Latandera rozbłyskujące z dachu klasztoru Jutrzenki, to byłoby dopiero coś. No, tak też mi się wydaje. Ładne. O czym można by napisać napisać do domu? Brat Velan powiada, że raz je widział. Podobno było tak jasne, że niemal go oślepiło. Na szczęście mówi też, że niełatwo jest je rozpalić, a gdy to zrobimy, Gidianki nie będą nawet wiedzieli, co w nich uderzyło. Ej, to są kryształy, no. Ciekawe, czemu niełatwo je rozpalić. Lanca jeżozwierza. Fajna. Pytanie, gdzie wystrzeli. No dobra, to teraz tak. Uwaga, szykujemy się, każdy na swoich tych miejscach. Ale Unczy zagaduje, tak? Unczy. Z daleka. Zagadałem. Zagadałem. Out of sight, out of mind. No to niezły zapis. No. Nie daliście mi. Intruder! Nie, będzie dobrze, spokojnie. Perwersja. Interesuje mnie tylko ta wielka jakoś maszyna. A. Co? No. Perswazję masz? Nie masz. Oczywiście, że mam 1d20. Nie masz. 15. Upsi daisy. Dwa. Nie masz. A tak. Nes meddling lies. I thought as much. Ja przebijam skrzydła, robię im dziury, żeby nie latały. Nie można z nimi inaczej pogadać. Można spróbować. No były dwa do wyboru. Możecie wy zagadać, nie ma problemu. No, dobry nie zapis wiem, bo ty zrobiłaś już... akurat no, do tego. Świetny, tak jest. Bardzo dobry. No to no, zagadanie. No, się odsunąć, no nie, no ty tu już tam podchodziłeś przecież. No ja już... Aha, no jo. Bardzo dobry zapis. Nie, no dobra. Ale zamiast percepcji mógł tam jeszcze wybrać, żeby się powoli odsunąć, nie? No, no. Możemy spróbować. Żartowałem. Nie ma żartów, ale może by też mógł, chociaż wątpię. To będzie też od razu atak pewnie. Też mi się tak wydaje. Albo, a może nie wycofać się, a powiedzieć to drugie. A poczekaj. Zamiast atakuj. Czekaj, tak? Muszę zmienić postać? Patrz. No nie, nie. Gdzie możesz to? Możesz z lewej strony taką ikonkę zmiany postaci. Ale... Z lewej czy z prawej? Przyłączy. Z lewej. Masz trzecie, wycofaj się powoli. Dobra. O! Widzisz? Nice. Co ma więcej perswazji? Ja mam perswazję. Chociaż ty też masz. No ale ty z twarzy. Ale gadanie ze zwierzętami. No to ja ci narzucam. A nie, ja nie mogę na koło. Ale mogę. Chyba mogę. Ale jeszcze może być tak, że się wycofałeś i to była ostatnia szansa. A teraz jak ja podejdę, to i tak będzie bitka. A poczekaj. Kalipso, masz tą?
Tak jak z sobą niedźwiedziem. Sowodźwiedziem. Daj ci potkę, mroczna rządza. Ty masz 7 potek rozmowy ze zwierzętami. To weź. No wiem, że mam, poczekaj, tylko muszę je znaleźć. Ja mam. Zielone, mogę rzucić małe w ciebie. Zielone. Rzucać małe w ciebie? Nie, bo masz 60% wtedy, nie? Szkoda. Rzucam. Rzucam, o, 70. Okej. Okay. Ja mam tylko nie zrobić ci krzywdy, chciałem się tylko przywitać. Bo nie do tego. Aha. Do niej zagadaj. Do niej zagadaj, do tej z przodu. O, shit. Przesadziłaś. A co z nią nie ma? Właśnie. No, ja to Umfryta jakoś się dostał do niej bardziej, a ja tylko podeszłam i od razu rozmowę z nim mi wczytywało. Ja nie czaję. No to weź jeszcze raz i niech bonus idzie może. On też tam w cyrku, w laniu wody jest dobry jako postać. A ten ptak chciał, żebyśmy je zabili, tak? Ten cwaniaczek. Tak. No, zabili albo przypędzili, albo usunęli w jakiś sposób z gniazda. Usunęli, no, nie powiedział, że zabić, no. A widziałeś, co powiedział? Da jakieś dziwne dźwięki, śmierdzi. To poczekajcie, a... No dobra, to możesz ty spróbować, a może inną stroną trzeba jakoś podejść. Z lewej bardziej, bo ona jest na gnieździe, nie? Ja do tego zagadałem. No to ja już nie wiem teraz, no bo... Nie, to jest młody chyba. No ale mi czytał. Na dół wyrzuciło. To przez to, że on się zagadał, to cały czas teraz młody. Nie. Dobra. Nie da się już do niej zagadać drugi raz. No, bo nie umiecie. Nie da się? A, tu są pnącze jeszcze. Okej. Tam, z tamtej strony są jeszcze pnącza. Może tamtędy by się dało. A, że tamtędy wejść, tak? No są, można wejść tamtędy. Tamtędy. A może by się przydały? No jakby właśnie. Się dobrze udało. Może nas wspomogą? O, niech próbuje zagadywać z nią i w PS fazie. Niech ale losuje, ty masz dosyć... Jeszcze był taki dosyć niedawno ten zapis taki. Taki zapis niedawno był? Nie wiem, jakiś wczytałam, taki wcześniejszy. Mam nadzieję, że tam jakoś mnie palec, grzbalec zeswędział i postanowiłam nacisnąć zapis jakoś zaraz przed czy coś. Tu jesteśmy tutaj, tu gdzie to jest? W drodze. Aha. Dobra, no tutaj. No tak szkoda by było zabijać od razu, no. Wy tam sobie pogrzebcie, tu... gdzie już grzebaliście. Bonus powiedział, że tu nie na dół, tylko do góry. Mhm. Tak. $210. A, to za wejście tutaj dostałeś. No, za lokację. Dawaj mu się na prawo po te skrzynki. Dobra, czekaj. Na prawo mówisz? Nie, tam to w tym dołku co są, nie? A, faktycznie, dobrze mówisz, no. Pozbierałeś się, nie? Tutaj. Jo. Aha, i tu wezmę po drodze ten. I poczekamy. Po drodze wezmę to. To jeszcze raz opanuje. Ty jak przeczytałaś ten coś tam Gidianki, ten dysk, to dostałaś? Coś się aktualizowało? Bo nie wiem, czy ci wysyłać jeszcze raz, czy nie? A ja mam go. Nie, no bo wczytaliśmy, to teraz nie masz go. Teraz nie masz, no. A mam mapę, no. Nie wiem. No ale tu i tak wyślij do Lazel, bo ona te kawałki no, składa. Po prostu możemy te tabliczki odczytywać. Okej, wysłałem. Zwoje mam rozmawiania z umarłymi i widzenia w ciemności. Mhm. Młoteczek, tu był jeszcze chłopek. To weź mi może, poczekaj, F5. Tu mi albo ja sobie wypiję i wejdę i o. These boots have seen everything. Ja tego czaru rozmawiania ze zwierzętami nie mogę rzucić na kogoś niestety. Mhm. Mamy potki. Ja też mam w razie czego tak. Może on będzie ze mną tylko gadał.
ten młody będzie ze mną gadał. Zapiszę. Jeszcze raz. Jesteście już? No ja już idę powolutku. No to popatrzamy sobie to później, możemy przecież. No, idę. Zielony, czy to jest to? Czy nie mogę, bo co? Jest już gdzieś? Bo nie widzę? Jest. Nie, on do mnie tylko gada. Tak na mnie mówili. To odchodzę, bo wiadomo jak to się skończy. Dawaj ty. To ja czy bonus? Ty. Albo bonus. Ale bonus nie, bo bonus idzie. Też tylko gada z tym młodym. Idź ty. Tak? Czekaj, no. Czekaj, ja jeszcze spróbuję coś innego. No spróbuj, jak ten to się wycofaj. No przecież miał młodego, no. No weź się powiedzę wczytywać, daj mu Fryzie podejść, czekaj. Może wylosuje. A, poczekaj. Momencik. O, gadasz z nią? Z nią. No to ty jednak podeszłeś, podszedłeś jakoś lepiej. Intruder! In my nest! This area was meant to be safe! Xavier, get behind mommy! Polubiła cię? Tak. Wylosował 19. O, z charyzmy to on ma minus 1. Fine. Xavier! Don't talk to it! It might be Boże, mieć robaki. I co? Czyli droga wolna. Nie, tylko no tak, młody jest w kradzieży. Tak, i teraz jakbyśmy... A, mogę mieć zły wpływ na Ksaweka. Proszę opuść moje gniazdo. O Jezu. Kto się dobrze skrada? Ufryda, ty chyba tutaj masz najwięcej do skradania teraz, co? Idę. No, dałbyś radę podejść. Ale tu no musisz się skradać. Czy moja postać się teraz skrada? Skrada się. Idę. Biorę. O. Hello, nara. No i nice, już żyją sobie. Ale troszeczkę nie jestem zadowolony. I one będą tak żyć, nic nie dając w zamian? No, co to za życie? No co to? Każdy musi ci coś dawać? No mógłby. I tak musimy przejść obok nich, żeby tutaj zejść. To mamy ten, to ci daje Kalipso, ten młot ceremonialny, bojowy. Jeszcze nam medalionu brakuje. Albo ile masz kapa w ogóle? No to ja go będę nosił, jak będziemy na to tu tam. Już można było wejść. O, czemu się bijemy? Chyba weszłam w gniazdo. Tyle z ich życia było. Tu. A robiliśmy zapis? Nie. Pet? Shit. Czemu mi nie przypominacie o zapisach? A gdzie można było wejść już? Ty tam zauważyłeś. Tam jak się wychodziło z tego. Od tego, o Boże, od tego ducha, od tego rycerza można już było po pnączach wejść tutaj. No nie gadaj, no a to tamte, to są tamte pnącza. No właśnie, no mówiłam, że tu pnącza są, ale tu nie wiedziałam, że od ducha. Nad zwierzętami, podchodząc odwróć wzrok od orlicy, żeby zasygnalizować, że nie interesuje cię jej gniazdo. O, weszło ci. Nowa opcja, 18. Ole lipa. Mamy inspirację chyba, żeby użyć. Nie, chyba mam. Nie mam. Ej, ale? I bitka jest. I nie miałeś trzeba wczytać, bo może... Bo miałem. No jak ona skrzyczała tylko do ciebie, nie miałeś. Nie miałeś, bo skrzyczała. Nie, ona nie mówiła. Ale... Nie mówiła. Jakbyś miał, to byś rozmawiał. Ale to już może szybko wczytuję.
Może lepiej i tak będzie zagadać do niej właśnie. Opieka nad zwierzętami. No jak lepiej, jak masz zamiast 15, masz 18, to... I 18, dziękuję. Jestem fantastyczny. The eagle seems satisfied, but keeps a watchful eye on you. No to samo wyszło, tylko ominęła nas Superta. Tylko musisz się zrobić niewidzialny i młot podnieść. Czy nie mam młotu już? Wziąłeś? Jest. A nie podświetla mi się teraz. No to umów ty już, Zajumał, to już mamy zapisane jak... Nie, jest. Ja widzę, że nie leży. Ma. Tak? Czemu mi się nie podświetla? A jest, nie no. Wiem. Ale nie podświetla mi się. To nie jest jeszcze moment, że ja zostałem. Tylko, że ona teraz... No, jest odwrócona nie w tą stronę. A, ja sobie wszedłem, tak? I co, nawet na niewidce mnie zauważyła, bo była odwrócona. Ja jeba. Wiecie co, to ja się cofnę i wejdę po tych pnączach tutaj, żeby ona na pewno była odrzucona w tą stronę. No wcześniej przecież tak wlazłaś. Nie musisz tam iść aż. Nie, nie wlazłem. Obszedłem dookoła i mnie tu przeniosło. Ale wtedy ty się dogadałeś, no. A jak będziemy grzebać przy tych diamencikach, to też ten? No właśnie się zastanawiam. Ogólnie tutaj chyba jest problem przez te pnącza albo zarosło, nie mam pojęcia. Nie wiem, można coś robić z tymi kryształami, ale co to nie wiem. Ile masz tych... Zresztą ja się... Weź niewidzialność i idź tutaj. Odwróciła się do mnie? O. Tak. Ale ze swojej strony idziesz. Ej, zagadajcie do niego, bo on się patrzy. A czemu tak kombinujecie? Nie może... Wcześniej przecież normalnie wziąłem. Ja no wiem. On się odwrócił. Nie mogę do niego ten. Co, mam do niego zagadać? Ja wezmę teraz ten młot. Seems like a good moment to talk. No poczekaj, teraz. With suspicion, but doesn't attack. Chyba się odwróciła. Niewidka mi się skończyła, shit. Dobra, mam. Tak? Dobra, Boże, zapis. Wysyłam do mrocznej rządzy. One zabiły te kobolty tutaj. Ciekawe, czy to się da uruchomić. Tylko to jakiś zarośnięty jest. Jest niby kryształ, można do niego podejść. Ale... A to bonus? Ale nic się nie dzieje. Tak jest. Nic się nie dzieje. A może te wszystkie młoty trzeba właśnie położyć? To one... Ej. I on się odpali. No. Jakie młoty? To uruchomi ten sen. Tak jest. Jakie młoty? No ten młot, miecz, to co zbieramy. No bo po co niby to robimy? A. Dobra, to gdzie? Nie wiem właśnie po co to robimy. Tu nic więcej nie ma. Jeszcze i tak tam medalionu brakuje i coś czuję, że będzie tam przy koboltach. A może tutaj będzie? Jest szkielet. Na szkielet tam, nic nie ma. Tu można zejść. Gdzie tam była? Gdzie tu była ta droga do koboltów? Skąd my przyszliśmy? A, stąd. No. Tak? I dokąd zmierzamy? Dokąd tu pytamy? Gdzie były kobolty? Tutaj.
tylko mam bolty. Hełm świecącej lancy. Zmiażdżenie grzeszników. Istoty, które wykonają nieudane testy ataku przeciwko postaci noszącej ten hełm, muszą wykonać rzut obronny na kondycję lub odnoszą obrażenia od światłości. Wysyłam do rządzy. Nie, to nie to. A co? A kto tam jest? No my tam nie wchodziliśmy do tego pomieszczenia, nie wiemy co tam jest. Zapiszesz? Ja tędy wejdę. Tędy skakaliśmy. Tędy możemy też wejść. A czemu nie? To jest piętro niżej. No bo ale tu jest co innego do tego jeszcze. Pomieszczenia? No nie wiem, chcemy? A dlaczego nie? Co myślisz, że coś tam jest? Takiego poważnego? No otwieraj. Zobaczymy, zaraz się przekonamy. Przed czym? Time to press ahead. No jest pod nami na stówę. Coś nas widzi. No właśnie. I tam by było zaskoczenie. Tak, jakbyśmy tędy weszli. Piririri. Okay. No to pisałem, zrobię zapis. A tu... Tu jeszcze co innego jest. To są jakieś koty. No. To mówicie, że którędy mam wejść, żeby ich zaskoczyć? Zobacz, ile ich jest. No kurde, to powinna być Gitianka albo jakiś siekła. Nice. Ale fajne, co to? Prosiłeś wszystkie? Czy nie? Nie. Niestabilne są. Co to znaczy? No sprawdźmy. Zbadaj. Reakcja na magię w pobliżu powoduje niestabilność gry miszki. Na początku następnej tury spowoduje losowy efekt, a ich jest tyle. Magiczna alergia. Alergia na magię. Rzucanie czaru lub sztuczki w pobliżu gry miszki. A wy jesteście... No. Stworzenie może zareagować na magię losowym efektem. Czy nie wiemy w ogóle, czego możemy się spodziewać. Te... I one tak wszystkie po kolei, jak coś rzucą, będziemy są... To no... Fryda chyba nie... O Jezu, ile ich tu jest, tych kodów. Co one robią? O matko. Jak myślałam właśnie. Uuu, duży jest. Super. Subcio, podoba mi się. Wyglądają jakby jadły twoje ciało. I uleczyły się. No nie gadaj. No w sumie koty. Patrz, co one wyprawiają. Ten też jakiś dziwny się zrobił. A, też... zobacz jakie ma. Co? No wy macie obszarowe czary, proszę bić. No śmieszne, że się wpakował. Ale jakby dodali jakieś finishery, tak jak były w Royal Talesach, to już nie wiem. Still breathing, despite everything. Nie, on to je odpali, prawda? To je znowu odpali. Ale no, jak je zabijesz wcześniej, to nie odpali. Tylko one mają po 20, więc raczej ich nie zabiję. Wszystkie, znowu. Ciekawa sprawa. Zabiliście swojego przyjaciela, raczej przyjaciółkę. Zobacz, ten się strzikał w ogóle, te. A my nie mamy tych wskrzeszeń, nie? Czemu ja nie mam dźwięku, co jedno tu się mam. Ja też nie mam. A bonus jak zwykle gdzie indziej, no. Fajnie, ja szedłem do was, wtrąciło mnie do walki i ja w ogóle ruchu nie mam. To jest najlepsze. O,
teraz dopiero. Ja, ty masz dobrą pozycję. Pstryknęło mi się obok. Panie, nie? Uderzaj, uderzaj. Okej. Okay. Okej. Okay. I wonder if this is worth the cost. Ta ta ra ta. Shouldn't have made me your enemy. Co? A tu są jeszcze dwa. O, przechlapowane. Widać je. No tak średnio je widać, bym powiedział. No ma 42 hamsa. O, to nic nie da, tylko je zdenerwuje jeszcze bardziej. Aha. Niestabilność. No się mnoży. To jak gremliny. No, to wszystko przez to, że Kalipso pozwoliła mi tu wejść, nie? Ale ile ich jest? Na początku ich tyle nie było. Wiem, co trzeba zrobić. Wiem, co trzeba zrobić. Otworzymy te drzwi i ja rzucę kolce. Same się zabiją. No chyba, że wygracie tę walkę. Wow, na hita cię ściągną. Martwe postacie nie dostają expa? No, zobacz, wycinacie ich. Nie. Yeah. Czym się uleczyłaś? Tam jest teraz skupienie. Każdy jeden punkt życia jest teraz przeliczany. Są tylko... A czemu ja jestem żywy? Mam 1 HP. Bo cię wskrzesiłem. Gdzie one są? Poczekajcie. No nie miałem zasięgu, żeby skrzesić żądzę. Gdzie jest? Nice. To trzeba iść teraz do tego. To mogę skoczyć ja do... Okay. A, no to... No dobra, to ja pójdę, nie, ja pójdę do obozu. Mam, ja nie mam hajsów, mam tylko 80, dobra, no ja mam. To 200. Potrzeba. Akurat chyba mam tyle. Gdzie jesteś? Drugi raz korzystamy z usług. Niech się cieszy, bo on naciąga ludzi. Balej, gdzie on jest? A, tu. Jakie usługi zechcesz wyjaśnić, czemu będzie lepiej, chcę...
A tu był jakiś ogniste wino. O, percepcja porażka. Tutaj. O. A, tu byliśmy. Tu było, można było tędy wejść też. Okej. Okay. Nie słychać cię, Kalipso. Mówię, że tędy w ogóle mogliśmy tutaj zejść. No. Tu coś było zamykane do poczytania. I coś jest pochowane za tymi. Święta krew jego. To ufryda nam potrzebna, tak jest, żeby poczytać. Rządza się, są... ten żyje. Te drzwi, okej. Thank you very much. Kęga... Czemu tu dziecko płacze? Co to? Do czego ten? Do żelaznej bramy, tak? Ty, co to? Czemu tu dziecko płacze? To zobacz, jak to miejsce wygląda. No, nikt by nie był szczęśliwy. Chcesz, Kalipso, przeczytać księga skarg i zażaleń? No, to obojętne, no. Ty i ja, obojętnie to. Otworzył. Najpierw przeczytam to, poczekaj. Majestatyczna księga, która wita czytelnika ilustracją mistrza świtu Waseida, ruszającego do bitwy przeciwko armii szarańskich kapłanów. We wzniesionej dłoni dzierży swój wypróbowany topór bojowy, którego ostra krawędź lśni w świetle Latandera. Dobra, tu mamy drugiego. Ja ten przał upamiętnia założenie klasztoru Jutrzenki. O grzechy moje uświadomiłem sobie właśnie, jak bardzo zaniedbałem ostatnio swoje kronikarskie obowiązki. Z drugiej strony byliśmy wszyscy nadzwyczaj zajęci. Staraliśmy się z szarańskimi złodziejami i odzyskaliśmy krew. Lecz jeden z heretyków dopuścił się najplugawszego grzechu. Uderzył bowiem bursztyn, w którym zamknięta była jego krew, młotem wykutym z czystej pustki, uszkadzając nasz święty artefakt. Jakby świadoma tego bluźnierstwa, odsłonięta krew rozbłysła niewiarygodnym blaskiem, obracając szarańską hordę w popiół, który rozsypaliśmy po uświęconej teraz ziemi. Artefakt jest zbyt delikatny, by można było go przenieść bezpiecznie z powrotem do hub. Dlatego też wznieśliśmy tu prostą kaplicę, a krew zamknęliśmy w stali, by służyła jako maczuga prawości przeciwko tym, którzy kryją się w cieniach. Aby uchronić krew przed zakusami złodziei, nasza kaplica stanie się potężnym klasztorem, a sama krew zostanie otoczona ochroną znacznie silniejszą i przemyślniejszą niż wcześniej. Trudno mi pojąć, dlaczego wcześniej przechowywaliśmy tak święty artefakt w tak łatwo dostępnym miejscu, lecz jego światło wypala błędy naszej przeszłości, prowadząc nas do bardziej pomyślnego świtu. Ej, tu jest jakaś krew, ty zaklęta i w ogóle trzeba ją znaleźć. Będzie gdzieś na dole i tu jest cały, słuchajcie, ten zbudowany tylko po to, żeby chronić ten artefakt. Ej, ale to są dwa. To mógł być trzeci. W sensie tu, ale już go nie ma. Taki tu poczytanka. Zakurzona księga skarg i zażaleń kierowanych do mistrza świtu. Kto pozwolił pielgrzymowi zapłacić za wino kotem? I co to w ogóle jest za kot? Kotem. Jeden z moich nowicjuszy twierdzi, że widział, jak urasta do wielkości potężnego ogara. Chwilę potem zaatakował. Biedny nowicjusz przez dekadę nie mógł dojść do siebie. Błagam, czy nie moglibyśmy przyjmować zapłaty w złocie, jak normalni handlarze? I na bogów, wezwijmy kogoś, żeby zabrał stąd to piekielne zwierzę. Czyli ten kot ich tu wysiekał, przyniósł ktoś im kota i... No, właśnie. I było po zakonie. Ale nie, chociaż jeszcze byli, bo Gitianki przecież... No to skoczę, ja to nie. Fajnie.
O, teraz co tu skoczyłeś? Ale z ciebie burak. Wy jak chcecie, to sobie wchodźcie innym wejściem, a ja sobie wejdę tędy, do tych tutaj. Od którędy sobie weszłaś, gdzie ty poszłaś? Leszcze. Do góry, na dół? Byliśmy już tu. Tędy chyba się też da. A, no ja idę, ja też idę tędy. Ja ten, chociaż jeszcze, te drzwi w skale. Jest jeszcze jedna opcja. O Boże, tu coś jest w ogóle, widzicie? Był tu ktoś? Tu? Byliście góry, na dole? Tu? Skarb jest jakiś? Ktoś tu był? Byłem ja, no. Byliśmy, tak, tak, kurczę, był. Tak, tak. Tam były dwa zwoje widzenia w... ciemności. A idziemy teraz rozmowy z tutaj, tak? O, zabolało ją. Okej, okay, no to to jest ona, ale tu musi być jeszcze jakieś wejście do niej chyba inne. No na pewno. F5, no dobrze mówi bonus. Dobra, ale to koboltami się zajmiemy w następnym odcinku. Tutaj w ogóle kobolt wynalazca śpi, co ciekawe. Ci są upici i sobie tańczą. Tu jest chyba, tu jest w ogóle beczka, zobaczcie. Fajnie by było tę beczkę podpalić, tak mi się wydaje. Na dole. Ale to sobie już zrobimy w następnym odcinku. O, żeby nie przedłużać zbytnio. One mają atak grupowy. Mają atak grupowy. No, trzeba będzie uważać. To cięciwo. I słyszymy się za chwilkę.